I to jest z takiej wąziutkiej kartki i to się zwija, no i się klei. Każda karteczka inna się klei i się robi takie, ale to robi właśnie ta Ewa, której nie ma. To jej, bo takie coś robiłyśmy, my jej pomagałyśmy, ale to tylko zwijałyśmy te karteczki, a ona już formowała, układała kwiatki, świeczki, to wszystko, ale to oczywiście nas nauczyła tego. Wszystko zaczynamy począwszy od kartki tej. To jest arkusz papieru i my musimy to tak zagiąć, żeby się to nie falowało. To też jest sztuka, żeby to zrobić. A potem naklejamy wszystkie te elementy. Mamy takie dwie linijki. Tu są kółeczka. Zależy, czy my chcemy duży kwiatek, to wtedy tutaj kręcimy. Jeżeli chcemy malusieńki kwiatek, kręcimy tymi malutkimi otworkami. Jest i madełko, trochę takie jak szydełko. I tym zwijamy drobniusieńkie papierki. Na przykład, no jak zwinąć to? No jak zwinąć to? Palcami się nie da. To jest precyzja taka, że tylko tą igłą. Zwijamy, zwijamy i na taką wielkość zostawiamy, na ile ją potrzebujemy. Co trzeba mieć, co trzeba dać z siebie, żeby takie piękne kartki zrobić, bo one są naprawdę piękne? To tylko się liczy czas i cierpliwość. Tak jak mówię. I dobrze, że mamy dostęp tej pracowni tutaj. No i dużo nam pomaga kierownictwo. Polscy seniorzy tworzą różne arcydzieła, różne wyroby artystyczne. No teraz w okresie świątecznym są to wyroby świąteczne. Dlaczego jest to wyjątkowe? Ponieważ jest to robione naprawdę z sercem i z pasją. Są to osoby, które no, już od wielu lat przychodzą do nas i tutaj działają w pracowni terapii zajęciowej i mają czas na tą pracę, robią to, co lubią i dlatego stąd wychodzą tak piękne i dopracowane no, różne przedmioty. Kartki świąteczne mają dla nas szczególne znaczenie, ponieważ chcemy, żeby nie tylko były rozsyłane tą tradycyjną metodą, którą kiedyś pamiętamy, że rozsyłaliśmy kartki, tak? Nie wysyłaliśmy maili, nie wysyłaliśmy SMS-ów, tylko to były kartki. Te kartki są ręcznie robione, są bardzo pieczołowicie dopracowane, każdy element jest wypracowany i zaplanowany. Wobec tego no, są taką naprawdę taką rzeczą od serca. Chcemy dzielić się tymi kartkami, stąd też pomysł na to, aby dochód, który zostanie przekazany nam z tych kartek, został przekazany na cel charytatywny. Chcemy wesprzeć osobę, która no, tutaj zmagała się z chorobą. Chcemy wesprzeć rodzinę, która no, została teraz jakby sama, ponieważ ta osoba już odeszła. Jest nam niezmiernie miło, że ta praca została właśnie dostrzeżona przez władze naszego miasta i tym bardziej się cieszymy, że te kartki trafią do różnych instytucji i partnerów z miasta Opola. Zachęcamy do przyjścia tutaj i zaangażowania się w naszą pracownię, bo zawsze ręce do pracy są potrzebne, ale do tego, żeby zobaczyć, jak te wszystkie przedmioty wyglądają, czy może coś znajdzie dla siebie, czy się czymś też zainspiruje. Także zapraszamy wszystkich seniorów, wszystkie osoby chętne tutaj do Domu Dziennego Pobytu Malinka.